pan, czym się my różnimy? Otóż my chcemy rozmawiać z właśnie tymi organizacjami, które skupiają małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Polaków zaradnych, Polaków, którzy uważają, że budowa miejsc pracy jest też ich powinnością, że budowanie naszego wzrostu gospodarczego jest ich powinnością, którym się w Polsce udaje, którzy mają dzisiaj do zaproponowania Polakom otóż taką wizję, że można. I tylko co trzeba zrobić? Co mówią dzisiaj przedsiębiorcy, co mówią te firmy? O uproszczeniach, o tym, żeby łatwiej im się sprawy w urzędach załatwiało, żeby system podatkowy był dla nich prostszy, aby łatwiej składało im się odpowiednie dokumenty, aby decyzje zapadały szybciej. I to jest to porozumienie, aby przepisy były klarowne, jak się płaci podatki, za co się płaci podatki, kiedy na przykład można zmienić przestrzenne zagospodarowanie, co zrobić, aby właśnie urzędy i gmin, tam gdzie samorząd ma wpływ na to, całkowicie lepiej i bardziej sprawniej przyjmowały decyzje, a nie tylko były blokady. I dlatego z nimi rozmawiamy i z niczego się, panie ministrze, nie wycofujemy. Więcej, pokazałem panu, że czasami zmiana na przykład podatków od właśnie tego podatku CIT, gdzie go obniżyliśmy za czasów naszych rządów, spowodowało to, że było więcej pieniędzy w budżecie państwa, że zmniejszyliśmy szarą strefę, czyli można inaczej. Pan tylko wie jedno, że jeżeli brakuje pieniędzy, to albo się nowelizuje budżet, albo podwyższa podatki. My pokazujemy, że broniąc inwestycje publiczne, lepiej wykorzystując środki z Unii Europejskiej i szukając tych oszczędności, tu gdzie one są, dobrze szukając tych oszczędności, można inaczej zarządzać. I zakładam, panie ministrze, że jeżeli uda nam się współtworzyć rząd, to my to wszystko zrealizujemy i za 4 lata, jak się spotkamy na podobnej debacie, czy rozmowie, nazywajmy to jak chcemy, w gmachu polskiego parlamentu, bo to jest dobry gmach, to wtedy spokojnie będziemy mogli panu powiedzieć, udało nam to się zrobić. 2 razy obroniliśmy Polskę i pan profesor Rosati może to powiedzieć, bo był i wiedział dokładnie, jaki trud SLD i jego rząd tej partii SLD ponosił i nam się wtedy udało i teraz nam też się uda. Proszę w to uwierzyć. Jestem pewien, że na pewno nam się to uda. Jeszcze chciałbym panu tutaj przekazać ustawę budżetową. Te dane, które pokazują, jak to było za waszych rządów, jeśli chodzi o relacje długu do PKB, 3. najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Jak to jest w ciągu tych 4 lat według prognoz Komisji Europejskiej. A wie pan, co jest lepsze od prognoz? Jeśli mogę. Opinie ludzi. Dzisiaj ale te ostatnie lata. Proszę zapytać pana premiera, jak się spotyka z ludźmi. Już kończę. Ale ja panu nie przerywam. Jak się spotykać się z ludźmi, to jest najważniejszy problem, że ludziom żyje się dzisiaj gorzej. Że nie patrzą w Polsce dzisiaj do przodu z taką optymizmem, że nie patrzą też ze spokojem. I to jest dzisiaj najważniejszy wskaźnik, który nas polityków obchodzić, nie tabelki, wskaźniki. Dlatego, że udowodniłem, panie ministrze, to, że dwukrotnie pana wykresy i tabelki się myliły. To w sposób bardzo, bardzo istotny. I niestety działo się to, i to mówię też z przykrością, bo to źle świadczy o rządzącym, że to się działo przed wyborami parlamentarnymi do Parlamentu Europejskiego, później prezydenckimi. I znów mamy ten zły okres, bo znów są parlamentarne wybory. I obawiam się, że 10 października znów pan powie, że no niestety obliczenia były złe i trzeba podwyższyć podatki, trzeba doprowadzić do nowelizacji budżetu i znów będzie po prostu trudniej. Dziękuję bardzo. A ja chciałem panu serdecznie podziękować. Do widzenia. W dobrej atmosferze udało się dzisiaj porozmawiać i to ważne dla Polski. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Myślę, że to ważne dla Polski. Ja dziękuję bardzo. Jestem bardzo wdzięczny.